Apokalipsa zombie uderzyła w świat, ale jeden facet jest z tego powodu naprawdę szczęśliwy. W końcu zombie pomagają mu spełniać marzenia. Brzmi interesująco? W takim razie zanurkuj w nasze podsumowanie. Młody facet w biznesowym garniturze ucieka przed tłumem zombie. Obawia się, że przez nie spóźni się do pracy. Cóż, zobaczmy, jak to się zaczęło około rok temu. Główny bohater tej historii nazywa się Tendo Akira. Jest bardzo pracowitym i uprzejmym facetem. Dostał swoją pierwszą pracę i z radością pędzi do swojego nowego biura. Tendo zauważa ładną dziewczynę o imieniu Otori wśród swoich kolegów. Po pracy wszyscy pracownicy spotykają się w barze. Tendo zapoznaje się ze swoimi współpracownikami i szefem o imieniu Kosugi. Ten ostatni informuje chłopaka, że musi pracować całą noc i wykonać kilka różnych zadań. Następnego dnia sprawy mają się tak samo. Facet wraca do domu i ledwo stoi na nogach. Z każdym mijającym dniem jest coraz bardziej obciążony pracą. On dosłownie żyje w biurze. Pewnej nocy Tendo spotyka swojego najlepszego przyjaciela, Kencho, w barze i narzeka na swoją ciężką pracę. Niestety, rozmowa między przyjaciółmi szybko kończy się skandalem. W pracy Otori częstuje zmęczonego Tendo z sokiem, ale 5 minut później zostaje natychmiast zbesztany przez szefa. Niestety, głównemu bohaterowi brakuje odwagi, by odejść z firmy, ponieważ znalezienie nowej pracy w Japonii jest niezwykle trudne. W ten sposób mija dzień za dniem. Tendo jest tak wyczerpany, że myśli nawet o wskoczeniu pod pociąg. Jego dom zamienia się w wysypisko śmieci. Pewnego ranka wychodzi z domu i widzi, że sąsiad zamienił się w zombie. Tendo próbuje przed nim uciec, ale z każdą minutą do pościgu dołącza coraz więcej potworów. Tendo jest świadkiem prawdziwego szaleństwa w mieście. Zdaje sobie sprawę, że nie ma potrzeby iść do pracy i jest podekscytowany. To pierwszy dzień apokalipsy zombie. Tendo w końcu zdaje sobie sprawę, że nie miał wolnego dnia przez cały rok i natychmiast myśli o Otori. W tym samym czasie ciężarna kobieta ogląda wiadomości o zombie. Jej mąż próbuje ją uspokoić, a wtedy za oknem ich mieszkania pojawia się wesoły Tendo. Wyjaśnia, że idzie do sklepu i jest gotów przynieść sąsiadom trochę artykułów spożywczych. Facet wsiada na rower i pędzi przez tłum zombie. Te jednak biegną dość szybko, więc musi mocniej pedałować. Odnajduje dom Otori i wchodzi do jej mieszkania. Mimo, że wszystkie rzeczy w środku są porozrzucane, dziewczyna żyje i wygląda jak normalna osoba. Po jej mieszkaniu kręci się jednak zombie w szlafroku, a bohater rozpoznaje w nim prezesa firmy. Aby uratować dziewczynę, ten doatakuje zombie. Zrywa mu perukę, ale natychmiast uderza w ścianę z powodu silnego ciosu. Następnie facet ponownie rzuca się na zombie i obaj upadają. Otori uderza zombie w głowę i beszta go za to, że nie zostawił dla niej żony. Okazuje się, że byli kochankami. Co za dramat. Ale to nie koniec historii. Szefowi udaje się ugryźć dziewczynę, więc teraz ona również zamienia się w zombie i oczywiście rzuca się na Tendo. Facet odpiera Otori poduszką, po czym wyznaje dziewczynie, że kiedyś ją kochał i ucieka z jej domu. Wraca do sąsiadów z zakupami, ale najwyraźniej jest już za późno. Tendo jest sfrustrowany, ale jego żądza życia jest silna jak nigdy wcześniej i nie chce skończyć jako pożywienie dla zombie. Facet spisuje listę 100 aktywności, o których spełnieniu zawsze marzył. Nadchodzi drugi dzień apokalipsy zombie. Tendo sprząta swoje mieszkanie i wyrzuca stertę śmieci przez okno. Idzie do supermarketu i bierze wiele różnych produktów. Musi uciekać przed sprzedawcami zombie, ale to nic wielkiego. Tendo farbuje włosy na różne kolory, ale potem wraca do naturalnego. Maluje swój ogromny portret na wieżowcu i ponownie ucieka przed tłumem wygłodniałych zombie. Tendo musi przyspieszyć, więc zmienia swój rower na potężny motocykl. Wieczorem odpala kolorowe fajerwerki, a następnego dnia urządza grilla na świeżym powietrzu. Niestety kończą mu się sosy i postanawia udać się do supermarketu. Tam jakiś nieznajomy w kasku atakuje go i wymachuje pałką. Zdając sobie sprawę, że Tendo nie jest zombie, nieznajomy zdejmuje hełm. To prawdziwa, żywa dziewczyna, a poza tym jest całkiem ładna. Ma na imię Shizuka. Słyszą, jak ktoś błaga o pomoc na zewnątrz, a bohater biegnie tam, aby uratować inną żywą osobę przed zombie. Shizuka pomaga mu i z łatwością pokonuje chodzące trupy. Wygląda na prawdziwą łowczynię potworów. Dziewczyna odjeżdża na rowerze, a główny bohater wraca do domu. Wtedy w końcu myśli o swoim najlepszym przyjacielu, Kencho, i dzwoni do niego. Ten wyznaje, że utknął w hotelu dla dorosłych i jest otoczony przez zombie. Tendo postanawia uratować przyjaciela. Jedzie na motorze, starając się nie zderzyć z tłumem zombie i późnym wieczorem znajduje właściwy hotel. Niestety, zombie są dosłownie wszędzie. Tendo zauważa, że reagują one na każdy dźwięk i rzuca w tłum głośnik.
Zombiaki natychmiast rzucają się w jego stronę, podczas gdy bohater biegnie przed siebie niczym piłkarz, rozrzucając przeciwników we wszystkich kierunkach i zręcznie unikając ich zębów. Tendo znajduje Kencho w hotelu i obaj przyjaciele udają się na dach. Następnie zakradają się do pobliskiego baru i jedzą wspaniałą kolację na cześć swojego zwycięstwa. Kencho czyta listę życzeń swojego kolegi i mówi, że ten drugi jest prawdziwym bohaterem. Tendo zapisuje kolejne życzenie: zostać Supermanem lub Spidermanem. Kencho ogląda wiadomości i dowiaduje się, że Tokio jest na skraju katastrofy humanitarnej. Tendo proponuje przyjacielowi wizytę w oceanarium i zakup odpornych na rekiny kombinezonów. Zombie ich nie przegryzą. Ale najpierw chłopaki muszą zdobyć więcej jedzenia. Próbując włamać się do supermarketu, zauważają tłum żywych ludzi zaatakowanych przez zombie. Facet dostrzega wśród nich Shizuke. Ta zręcznie odpiera ataki zombie i ukrywa się w supermarkecie wraz z głównymi bohaterami. Taksówkarzowi i jego dwóm pasażerkom również udaje się wślizgnąć do środka. Postanawiają razem udać się do oceanarium, ponieważ jest to na razie najbezpieczniejsze miejsce. Taksówkarz zauważa na swoim ramieniu ranę po ugryzieniu, a jego pasażerki piją mocny alkohol. Chłopcy dołączają do nich. Po upiciu się dziewczyny zaczynają podrywać Kencho i wkrótce udają się do osobnego pokoju. Shizuka podchodzi do Tendo, bandażuje zadrapania na jego ramieniu i nagle kierowca taksówki za nimi zamienia się w zombie. Ściga bohaterów, podczas gdy jego pasażerowie zakładają kostiumy stewardess i zabawiają się z Kencho. Niestety, taksówkarz zombie pojawia się za ich plecami, gryząc dziewczyny jedna po drugiej. Przerażony Kencho ucieka, a zombie ruszają za nim w pościg. Tendo odwraca uwagę potworów muzyką i po raz kolejny ratuje przyjaciela. Tymczasem Shizuka próbuje wydostać się ze sklepu, ale pasażerowie zombie ją doganiają. Dziewczyna walczy z nimi, dopóki Tendo i Kencho nie odpalą fajerwerków, aby odwrócić uwagę potworów. Cała trójka wychodzi ze sklepu, zauważa na zewnątrz nienaruszonego kampera i wchodzi do środka. Na szczęście z łatwością uruchamiają silnik za pomocą znalezionych kluczyków. W ten sposób głównym bohaterom udaje się uciec przed zombie. Teraz jadą do oceanarium. Po drodze bohaterowie postanawiają odwiedzić gorące źródła i wypić kieliszek sake. Rozpoczyna się siódmy dzień apokalipsy zombie. Kencho farbuje włosy na blond, a Shizuka karmi bezpańskie psy. Wkrótce główni bohaterowie znajdują się nad jeziorem i po raz pierwszy w życiu próbują surfingu. Trzeba przyznać, że wygląda to bardziej jak yoga. Po locie na paralotni Tendo spełnia kolejne życzenie ze swojej listy. Wieczorem bohaterowie jedzą ramen na kolację i zapalają sztuczne ognie. W końcu docierają do gorących źródeł, ale okazuje się, że są zajęte przez zombie. Tendo i jego przyjaciele szukają odosobnionego miejsca i świetnie się bawią. Jakiś czas później bohaterowie prawie docierają do oceanarium, kiedy ulegają wypadkowi, gdy ich kamper wpada w poślizg na drodze. Okazuje się, że autostrada pokryta jest ostrymi kolcami i gwoździami. Tendo budzi się, słysząc krzyki swojego szefa Kosugiego. Czy to był tylko sen? Cóż, nie. Szef zabiera go do oceanarium i pokazuje mu lokalne schronisko. Tam chłopak widzi swoich sąsiadów, o których myślał, że już nie żyją, a także kilku kolegów z poprzedniej pracy. Najwyraźniej Kosugi założył tu nowy biznes, a teraz żąda, by Tendo, Kencho i Shizuka dołączyli do niego i pracowali 24 godziny na dobę. Mężczyzna pokazuje chłopakowi lokalny system obronny. To tłum głodnych zombie, które chronią schronienie przed przestępcami i rabusiami. Kosugi zmusza Tendo, by został jego asystentem. Podczas gdy Kencho, Shizuka i inni pracownicy jedzą najzwyklejsze i najtańsze jedzenie, Kosugi delektuje się wykwintnymi daniami, a główny bohater pracuje jako kelner. Były sąsiad Tendo próbuje wydostać Kencho i Shizuka z tego więzienia. Proponuje młodym, by wzięli jakikolwiek samochód i uciekli. W międzyczasie zombie zakrada się do oceanarium i gryzie jednego z pracowników. Wykorzystując panikę, tłum zombie wydostaje się z klatki i wdziera się do schronu. Rozpoczyna się prawdziwy chaos i szaleństwo. Kencho i Shizuka odnajdują Tendo i proponują chłopakowi, by do nich dołączył. Ale ten odmawia. Dziewczyna wchodzi do kampera i widzi na stole jego listę niewykonanych zadań. Wraca do oceanarium i ponownie prosi chłopaka, aby odszedł z nimi. W przeciwnym razie na pewno zamieni się w zombie. Tendo wspomina wszystkie szczęśliwe momenty swojego życia, podczas gdy Kosugi depcze jego listę rzeczy do zrobienia. Bohater popycha swojego szefa, podnosi listę i oświadcza, że odchodzi z pracy. W tym samym momencie do budynku wdziera się tłum zombie. Ludzie rozbiegają się w różnych kierunkach, a Tendo ratuje dwójkę swoich byłych współpracowników. Ludziom udaje się ukryć w jednym z pomieszczeń i zamknąć drzwi. Biegną dalej i docierają do części oceanarium, w której żyją rekiny. Zębaty drapieżnik natychmiast zjada jednego z nich.
Jednak to nie jest zwykły rekin, a rekin zombie, który ma nogi. Wybucha panika, ludzie uciekają i chowają się w małym pomieszczeniu magazynowym. Tendo zauważa, że Kosugi zaginął i postanawia pomóc swojemu paskudnemu szefowi. Zakłada kombinezon do nurkowania, aby chronić się przed rekinami i bohatersko ratuje Kosugiego. Podczas gdy szef ucieka, rekin atakuje głównego bohatera. Wtedy wierny Kenjo rzuca się na pomoc przyjacielowi i taranuje rekina zombie wózkiem widłowym. Ten dobiegnie raz jeszcze uratować Kosugiego, tym razem przed tłumem wygłodniałych zombie. Szef ukrywa się, a zombie próbują ugryźć głównego bohatera. Na szczęście ma on na sobie ochronny strój superbohatera. Pojawia się Shizuka i odwraca uwagę potworów muzyką. Biegnie z głośnikami w rękach i wrzuca je do wody. Potwory natychmiast pędzą za nimi i zostają uwięzione. Kenjo dołącza do przyjaciół i chwali się, że ścigający go rekin utknął w skale, co oznacza, że nie zje nikogo innego. Pojawia się Kosugi, ciesząc się z ich zwycięstwa, ale nagle rekin przebija się przez skałę i atakuje go. Tendo angażuje się w walkę z potworem. W tym momencie Shizuka bierze kilka baterii i tworzy coś na kształt przewodnika. Chce porazić rekina prądem. Kenjo bierze te baterie i rzuca je Tendo. Pozostaje tylko przycisnąć je do nosa rekina i bohaterowi się to udaje. Porażony prądem rekin zombie upada na ziemię. Tendo podbiega do przyjaciela i widzi, że nic mu nie jest. Ludzie są uratowani. Wszyscy mieszkańcy Oceanarium pakują swoje rzeczy i wkładają pudełka z jedzeniem do samochodów. Tendo, Kenjo i Shizuka również odjeżdżają swoim kamperem. Bohater proponuje swoim przyjaciołom, by dodali kilka nowych aktywności do jego listy rzeczy do zrobienia. Od teraz to ich wspólna lista i wspólne przygody. Polub ten film, jeśli jesteś zombie. Sprawdzimy, czy jest was dużo. Do zobaczenia później.